Jesteśmy na ulicy Poleskiej 89 pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Instytucji, gdzie przedsiębiorcy składali wnioski o wsparcie covidowe, a wspierali już drugi raz, bo pierwszy nabór zakończył się skandalem, ponieważ był to pierwszy nabór w Polsce, zastosowano dziwaczną zasadę, kto pierwszy, ten lepszy. Czyli ci przedsiębiorcy, którzy zalogowali się na stronę pierwsi i złożyli wniosek, mieli szansę otrzymać dotację i pieniądze skończyły się po niecałej pierwszej minucie naboru w poniedziałek, z tego co pamiętam, chyba o godzinie 8 czy 9 rano był nabór i po minucie już wnioski, pieniądze na wnioski dla przedsiębiorców się skończyły i to było chyba, z tego co mówi marszałek, jedyne województwo w Polsce, gdzie przedsiębiorcy, nikt z przedsiębiorców nie złożył zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. No i teraz mamy drugi nabór. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wyniki będą być może po świętach. Odmówiono nam oficjalnej wypowiedzi w tej sprawie. A przy okazji zobaczcie, przy Urzędzie Marszałkowskim nie ma gdzie zaparkować, jak zwykle. Te samochody to pewnie tych lekarzy obok z pogotowia na Poleskiej, bo nigdy tu nie ma miejsca do parkowania. A, jest jedno miejsce do parkowania, ale tu niestety nie można parkować, bo jest to miejsce zarezerwowane dla samochodów elektrycznych na czas ładowania. I nawet jeden samochód elektryczny się ładuje. Chyba za darmo nawet, więc póki co okazja. Także tak wygląda wsparcie biznesu i przedsiębiorców w Polsce. Pod hasłem ambitne, podlaskie, przedsiębiorcze, partnerskie, perspektywiczne. Bardzo ambitne. Jest to bardzo, bardzo ambitne.